W najnowszym rankingu infrastrukturalny sukces kadencji 2017-2022 Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota gmina Kunów zajęła 7. miejsce w kraju. Bardzo miła niespodzianka i cieszę się, że udało mi się skompletować taką drużynę osób w gminie Kunów, która pomogła mi ten sukces osiągnąć. Kapituła oceniła m.in. poniesione przez gminę wydatki na inwestycje drogowe czy infrastrukturę komunalną. Pod uwagę wzięto również działania proekologiczne, w tym wydatki na ochronę środowiska. Na wybudowanie nowej oczyszczalni wydaliśmy około 16 milionów. Jest to jedna z najnowocześniejszych w kraju, oddzielająca mikroplastik, jak również antybiotyki. Grono ekspertów również przeanalizowało bilans mieszkań socjalnych czy wysokość pozyskanych dotacji unijnych. Warto podkreślić, że w ciągu tych ostatnich 2 lat wpłynęło do gminy Kunów ponad 30 milionów wsparcia rządowego, a w jednym tylko miesiącu ostatnim to jest kwota 9 milionów. To już kolejny sukces gminy Kunów. W rankingu gmin regionu świętokrzyskiego przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Kielcach za 2022 rok gmina Kunów zajęła 1. miejsce w powiecie ostrowieckim oraz 20. w województwie świętokrzyskim.